Słuchajcie, tutaj Gmeruska, TV Polska. No jak widzicie, dotarliśmy na stoisko Samsunga, tak? Stoisko naprawdę duże, więc troszeczkę nam tutaj zajmie zwiedzanie. No i lecimy, tak? Lecimy. Oczywiście to, co nas interesuje bardziej, czyli telewizory. Na dzień dobry, słuchajcie, wita nas tutaj taka piękna rzeźba, mozaika. Trudno powiedzieć, co to jest. Stawiam tutaj na rzeźba pomnik, zbudowany właśnie z zakrzywionych telewizorów. No i to, słuchajcie, już nam oświadcza, że ten rok mija właśnie pod znakiem zakrzywionych telewizorów i tego dzisiaj na stoisku będziemy mogli zobaczyć najwięcej. No to idziemy, zobaczmy, co w tym roku Samsung ma do zaoferowania. Oczywiście z tego, co tutaj już widzę, na pierwszy rzut oka mamy wystawioną całą linię zakrzywionych Samsungów, tak, wszystkie LCD dostępne zarówno z serii Full HD, jak i z serii 4K. Możemy dokładnie się przyjrzeć. Oczywiście większość testów macie już na naszym forum. W tym roku zamkniemy na pewno wszystkie testy telewizorów dostępnych na rynku Samsunga, więc czytajcie nas i odwiedzajcie. Na pewno będziecie się wszystkiego na bieżąco mogli dowiedzieć. No dobrze, idziemy dalej. Słuchajcie, ja już tam widzę, że... A, to co oczywiście wyciąga najbardziej, czyli widzę zakrzywionego OLEDa. No, słuchajcie, no OLEDa, o proszę, tyle zostało miejsca poświęcone w tym roku, no ale oczywiście tutaj dla fanów najbardziej jakości obrazu bardzo mocno interesuje. No i jest zakrzywiony OLED Ultra HD, czyli nie tylko firma LG, ale jak widać, Samsung też posiada taki telewizor. Oczywiście jak widać, no raczej on nie będzie w sprzedaży na razie, ale jest, firma potrafi go zrobić. Możemy się przyjrzeć, jak to wygląda. Zakrzywiony mamy Ultra HD OLED TV. No i tutaj mamy też porównanie, proszę, między OLEDem Full HD a OLEDem UHD. No ale tutaj nam tak migocze, że na pewno kiepsko widać. Ale takie porównanie, jeżeli będziecie odwiedzać w tym roku stoisko, można zobaczyć, jak to wygląda. No dobrze, no i przechodzimy teraz do gwiazdy tegorocznych targów IFA na stoisku Samsunga, czyli telewizor Ultra HD 105-calowy w technologii LCD, który jak widać składa się i rozkłada, tak jest. Możemy mieć wersję prostą, możemy mieć wersję zakrzywioną, w zależności od tego, co oglądamy, jak siedzimy. No i jak widzicie, jest on strasznie panoramiczny, tak? Czyli tutaj mamy powrót do technologii właśnie 21:9. Proszę, ładnie się telewizor składa, rozkłada. Kolejny bajer, tak, który będzie na pewno przez najbliższe lata definiował telewizory. Widać, że tutaj Samsung dyktuje warunki, jeżeli chodzi o zakrzywienie. I pod tym znakiem będziemy na pewno w przyszłym roku także stali. Więc ten telewizor, no, robi wrażenie, słuchajcie, szczególnie to 21:9, tak? Więc naprawdę super panorama, no, w domu coś pięknego. Oczywiście jak widzicie, tego telewizora, no tutaj raczej na ścianie nie zawiesimy, bo do tego, aby się mógł zakrzywiać i prostować, no to musi być całe tutaj z tyłu to urządzenie. No ale ekran się zmienia, nic się z nim nie dzieje, więc wygląda to bardzo ciekawie. No dobra, opuszczamy Ultra HD 105 cali, tutaj od razu proszę, mam telewizor 8K, 98-calowy telewizor 8K. Gdzieś już to widziałem, nawet nie wiem, czy w zeszłym roku na to właśnie nie leciał ten materiał też na stoisku Samsunga, w związku z tym to nadal widzimy, no, no przyszłość, tak, wiadomo, że po 4K będzie 8K. Na razie najbliższe lata stoi pod 4K, ale oczywiście docelowo Ultra HD to będzie właśnie rozdzielczość 8K, która ma, no, rzeczywiście sens, no, no, no właśnie na takim telewizorze, tak, no, no umówmy się, no, na mniejszym telewizorze nie ma to większego sensu, jeżeli chodzi o filmy oczywiście. W związku z tym tutaj tą różnicę widać, firma jest w stanie 8K wyprodukować, wygląda to fajowo. No dobra, lecimy dalej. Widzimy, o tak, tutaj idziemy, słuchajcie, ścianka, która pokazuje nam źródła kontentu. Oczywiście co roku jest ten sam problem, jeszcze nie ogłoszono Blu-raya 4K, pewnie stanie się to na CES-ie, natomiast w tej chwili Samsung skupia się na umowach z dostawcami, tak, na umowach z dostawcami. W tym roku podpisano wiele nowych umów, tutaj widzimy m.in. umowę z Foxem, który będzie dostarczał w formie streamingu materiały w 4K. Oczywiście wszystko tutaj jest, wszystko mówimy, zawsze mówimy o streamingu, tak? To też pokazuje, że rzeczywiście będziemy iść w stronę streamu.
Jak wiecie, w Polsce praktycznie jako jedyni w Europie mamy serwis prawdziwego zdarzenia. Teraz widzimy dopiero kolejne serwisy, które zostały zapowiedziane. My już od kilku miesięcy możemy cieszyć się serwisem Ultra HD, w którym możemy oglądać m.in. polskie filmy. No ale tutaj proszę, współpraca z Foxem, współpraca z Astrą, Opera Wiedeńska. Byliśmy niedawno w tej operze, też dzięki uprzejmości firmy Samsung. Mogliśmy zobaczyć, jak to wygląda, niedługo też poczytacie na naszym serwisie coś na ten temat. Kolejny serwis, Pak TV, też będzie nam dostarczał UHD, Max Dome, Amazon z materiałami Ultra HD. No i doskonale znany Netflix. Tak, Netflix będzie poszerzał swoją ofertę 4K materiałów. Więc słuchajcie, no tutaj widzicie naprawdę ogromna ściana poświęcona streamingowi Ultra HD. No i to będzie miało na pewno spore znaczenie, jeżeli chodzi o dostarczanie źródeł, ale to też pokazuje, że kurczę, no nie wiadomo co z tym Blu-rayem 4K. No ja mam nadzieję jednak, że no fizyczne nośniki się pojawią, no bo też lubię sobie postawić taki film na półce. Dobra, lecimy dalej. O, tutaj słuchajcie, zaczynają się już kina domowe. Tak, będziemy mieszać. Jeżeli chodzi o kina domowe, mogliście u nas poczytać ostatnio właśnie zestawy multiroomowe. Tutaj Samsung bardzo mocno promuje multirooma. Teraz dojdziemy do stanowiska właśnie z głośnikami multiroomowymi. Zapraszam też do naszych testów całego systemu multiroom. Jak wiecie, możecie przeczytać u nas właśnie dokładnie test, jak to wszystko działa, jak to skonfigurować. Głośniki są fajne, są różne wersje tych głośników. Wszystko jest bezprzewodowe, to musimy tylko głośnik podłączyć do prądu. Posiadają m.in. NFC, w związku z tym możemy też tą muzykę strumieniowo przesyłać. Praktycznie dotykając głośnika naszym na przykład smartfonem, mamy też wersję czarną tych głośników. No powiem wam tak, ten multiroom jest naprawdę super sprawą, ponieważ posiada on bardzo dopracowaną aplikację i to jest właśnie całe clue tego rozwiązania. Tak, mamy tutaj aplikację i na Androida, i na iPhone'a i możemy całym systemem zarządzać. Wszystko w naszej recenzji też możecie przeczytać, a ta aplikacja naprawdę jest mega dopracowana i możemy tymi głośnikami w dużej ilości, ponad 10 głośników możemy podłączyć i ich używać. Dobra, multiroom mamy za sobą. No i kolejna sprawa, jeżeli chodzi o audio, no to w tym roku Samsung postanowił, że także zakrzywi soundbary. Jak już wszystko zakrzywiamy, to wszystko, ale zobaczcie, mamy tutaj przykład takiego soundbara właśnie zakrzywionego. No wiadomo, do takiego telewizora na pewno wygląda to ładnie, tak? Designersko się to składa, nic nie odstaje, no bo jakbyśmy postawili prostego soundbara, tak troszkę dziwnie wygląda pod zakrzywionym telewizorem. Natomiast elegancko, wydaje mi się, że bardziej też design oczywiście tej firma przekonuje, że ten głos do nas lepiej dociera, tak? Z każdej strony, ale myślę, że też bardzo ładnie, jak widzicie, wygląda to, gdy właśnie taki zestaw stoi przed nami i nic następuje w oczy, wszystko bardzo ładnie się składa. Mamy tutaj wersję srebrną, mamy też wersję czarną tego soundbara. No i z drugiej strony już konwencjonalne soundbary do konwencjonalnych telewizorów, też spory wybór, jeżeli chodzi o audio. Tutaj widzicie, dzieje się także dużo. Do tego soundbara 750 możecie też przeczytać też na naszym portalu, więc też zapraszamy. Naprawdę bardzo dobry soundbar, sam go używam w tej chwili już od miesiąca, więc idealnie, na przykład jeżeli chodzi o uzupełnienie dźwięku z sypialni, czy w ogóle uzupełnienie dźwięku z telewizora, no taki soundbar sprawdza się perfekcyjnie. Jak wiadomo, ten dźwięk jest dużo lepszy niż z telewizora. No i mamy zainicjowane różne pokoje, gdzie możemy sobie odsłuchać. No właśnie, bo słuchajcie, w tym roku będzie tamtą, tak naprawdę, no już zaczyna sprzedawać właśnie wszystkie urządzenia i sprzedawać to nam jako idealny smartfon, tak? Czyli wszystkie urządzenia, jeżeli które tutaj teraz omawiamy, umieścimy u nas w domu, no to naprawdę ten dom staje się inteligentny. Jak widzicie, tutaj mamy przykład właśnie takiego mieszkania, bardzo pięknie zainicjowane. Kuchnia, pokój dzienny. Już idziemy zobaczyć, jak to się prezentuje. O, proszę, już telewizję nagrywają, tak? Proszę. Myślałem, że to był głośnik stoi, tak? Ja nie, szczerze, nie jesteśmy od AGD, nie wiem co tu stoi w każdym razie, ale jest zakrzywiony Samsung, tak? Zakrzywionego Samsunga widzimy, widzimy ładną panią, która też prezentuje, jak to wszystko wygląda. W związku z tym tutaj mamy, o proszę, i na piętrze. Więc mamy tutaj przykład takiego właśnie inteligentnego domu, czyli smart home.
tutaj jeszcze moją uwagę przykuły monitory. Jak wiecie, jestem ogromnym fanem monitorów 4K Ultra HD. Osobiście cały czas szukam też idealnego rozwiązania dla siebie. Ponieważ no ciągle to jest ciągłe dążenie do szukania jakiegoś źródła 4K. No i tutaj Samsung też pokazuje swoje monitory. Tutaj mamy monitory HD, a tutaj już właśnie idziemy pomału do stanowiska z monitorami Ultra HD. Wśród tych monitorów widać doskonale znany monitor UD 590, który też posiadam, też Wam opisywałem ten monitor. Bardzo fajny 28-calowy, chociaż ja uważam, że te monitory do 4K trzeba mieć troszkę większe, ale możemy też na ich tutaj ocenić, jak to wygląda. No i mamy tutaj też monitory dla profesjonalistów, też Ultra HD, jak widzicie, i też możemy sobie przyjrzeć się, jak takie monitory świecą i jak wyglądają. No dobrze, przeszliśmy już sobie przez po...